6 kilometrów od miejsca, w którym powstał kulebiak, leży Janów Podlaski, a w nim mieści się słynna na cały świat stadnina koni arabskich. Dołączyła do nas pani Wiktoria Banaś, kłaniam się nisko. Pani Wiktoria lepi genialne pierogi, być może one jeszcze nie są znane w całym świecie, ale mam nadzieję, że po tym programie, pani Wiktorio, to się zmieni. Tym razem, tym bardziej, że pani Danuta też służy swoją ogromną kulinarną wiedzą. To będą pierogi, prawda? Ale tak, z niezwykłym farszem. Proszę coś o tym opowiedzieć. No farsz jest u nas, sacewica rozpowszechniona i robi się pierogi sacewico, knedle, parowańce. To już ten wybór mnie oszałamia. To jest tym bardziej cenne, że soczewicy tak naprawdę, drodzy państwo, u nas się powszechnie nie je w Polsce, więc od razu pokażę, to jest soczewica surowa. To jest soczewica ugotowana, jej nie trzeba moczyć, tak jak fasoli na noc, prawda? Nie, od razu, na wodę gotuje się. Można od razu ugotować. Tak. A to już jest farsz przygotowany, to jest zmielona soczewica z czym? Z cebulą duszoną? Z cebulą. No to fantastycznie. Sól, pieprz jeszcze w tym jest, tak? Cebula duszona na skwarkach. Cebula duszona na skwarkach, konik panią Szturcha. No właśnie. Jak się okazuje, Araby, przynajmniej te z Janowa, też uwielbiają soczewicę. Ale co, damy mu trochę soczewicy? Nie, poszedł precz. Za chwilę damy mu odrobinkę. Dobrze, farsz farszem, drogie panie, ale przecież ciasto jest podstawą. No, tak. No więc ja bym proponował, żeby jakby panie były tak łaskawe, ja się tylko będę przyglądał, a panie jak mogły zrobić ciasto. Bierzemy mąkę, sypiemy do pojemniczka. Robimy dołek, bo bez dołka nic nie wyjdzie. No tak to w życiu jest, że bez dołka ani róż. Tak. Jajka. Bijemy jajeczko, tak? Proszę mi dać skorupkę. Tak, konie bijemy jajeczko. Nie. Ale kurki jedzą. Kurki jedzą, nie mamy kurek. Czy gdzieś tu sól? To jest sól. Ale jak to? O, wystarczy tak, o. Aha, dobrze. Tak, później bierzemy mleczko. A, to jest ciasto z mlekiem. Cały tak, urok tak. W tym, że są ciasto jest znacznie lepsze, jeśli dodaje się pół wody, a pół mleka. A, proszę, no to to tak. Jest trik specjalny. Pół wody, pół mleka. Koń chyba też lubi ciasto z mlekiem. Och, wylała nam się woda, ale tylko odrobinkę. Jakieś podmuchy wiatru, tutaj niedawno przyszła trąba powietrzna. Bardzo miejscowa trąbka, trąbeczka można powiedzieć, ale uratowaliśmy sytuację. I co, teraz to trzeba to wyrobić? Tak, to już zaraz zrobimy ciasto i będziemy... Ale co na to koń? No ja nie wiem. Spróbować. Ja mu dam odrobinę soczewicy, myśli pani? Ja mu tutaj położę na desce, może się tym tu zajmie. O, zobaczymy, czy koleżka je soczewicę. Aha, tak. No to być może to jest koń jednego z Rolling Stonesów, bo oni tutaj trzymają swoje zwierzęta. Nie jest zwyczajny soczewicy. Podlaski by zjadł na pewno. Ja usiłuję z ręki dać. Tak, bardzo proszę. Pani Danuta karmi konia z ręki, pani Wiktoria wyrabia ciasto. Coś się dzieje. Proszę bardzo, wosk. Jak je. Tak. Nie je? Je. Je, to znaczy to pod... Nie Rolling Stonesy. Ja oddaję się swojej ulubionej czynności, czyli mieszaniu skwarek ze słoniny, które się już roztapiają na patelni. Pani Wiktoria, zdaje się, kończy rozwałkowywać ciasto, tak? Czy jeszcze chwilkę mu brakuje? Już. Konie łakną pierogów. No i co, drogie panie, trzeba wykrawywać chyba. Zaraz, proszę pana, już robimy. Proszę, bierz Danusi łyżeczkę i nadziewaj. Proszę, jedna pani łyżeczka, jedna mi. Dobrze. No i po prostu, tak jak przy normalnych pierogach, farsz nie za dużo, żeby się przy ściankach nie przylepił, bo się pierogi rozkleją. I zlepiamy. Proszę bardzo, panie Robercie, wrzucimy teraz cebulkę, żeby dodać smaku. I to będzie omasta dla pierogów. Panie lepią te pierogi na dwa sposoby, te na zakładkę. Wtedy już jest pewność, że się nie rozkleją, prawda? Tak, słusznie. Można je wrzucać? Proszę bardzo. Doskonale. Odkładam pokrywkę. Woda jest lekko osolona. Właśnie, to bardzo ważne. I wszystkie wędrują do gotującego się... Gotujący się wrzątek to kretynizm. Gotująca się woda, tak chciałem powiedzieć. Trzeba je przemieszać? Tak. Odrobinkę je trzeba przemieszać tak, i maksymalnie, jakby pani Danusi była pani łaskawa, zwiększyć ogień, żeby się nie przykleiły i od razu furczało tutaj w garnku jak trzeba. Doskonale. No za chwilę woda zacznie wrzeć znowu.
Konie wiedzą, kiedy pierogi są gotowe, bo jak widać, całą grupą tutaj przyszły. Chyba można je wyłowić. Tak, wyławiać. Proszę bardzo. Czują po zapachu. Czują po zapachu. Jakby pani była łaskawa i trzymała pół misek, a ja wyłowię tutaj jak najwięcej pierogów. W ogóle się nie rozgotowały. Rzeczywiście, ten dodatek mleka do ciasta sprawia tutaj niezwykłą rzecz. Dodawajcie, panie, mleka do ciasta na pierogi, bo to ciasto jest sprężyste, znacznie lepsze jest. Jędrne i się nie rozgotowuje. Tyle wystarczy, myślę. Proszę bardzo. Dziękuję uprzejmie. Ale ja jeszcze jakby była pani łaskawa podtrzymać, ja tu wleję tą całą dobroć na talerzu, czyli te piękne skwarki ze zrumienioną cebulą. O, bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Dziękuję. Życzę smacznego. Dziękuję. Pomde mój miły orepuo. De mój miły orepuo, zanesu ja jomu jisty, zanesu ja jomu jisty, czy nie skaże wór mi jisty, czy nie skaże wór mi jisty.